numer 3 w Jastrzębiu. Pokażcie się. Witam także nauczycieli, którzy wraz z nami przyjechali. Witam serdecznie uczniów Szkoły Organizacji i Zarządzania w Cieszynie. Temat mojego wystąpienia. Jak go zwał, tak go zwał? Generalnie współczesne wyzwania bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Krótko mówiąc, suma wszystkich strachów. Witam Was serdecznie. Postaram się mówić w sposób krótki, zrozumiały i po żołnierzu. Otóż nazywam się Roman Polko. Moje doświadczenia to są doświadczenia z pracy w administracji państwowej, samorządowej oraz w służbie wojskowej. Miałem przyjemność dowodzić właśnie 18. Batalionem Powietrzno-Desantowym, który jako pierwszy był w NATO, to chciałem podkreślić, jako pierwszy realizował misję w Kosowie. Z tego względu tylko żałuję, że tak krótko byłem na tej ziemi, bo ledwo się tutaj zagospodarowałem z pułkownikiem Wnuczkiem, jeszcze który był wtedy Huka Łubielsko-Biała, to już od razu załadowali nas pociągi i pojechaliśmy 5 transportami do Kosowa, przemycając 3 wagony amunicji przez Węgry, bo nie zapomnieliśmy zgłosić parlamentowi węgierskiemu, że będzie ten transport się odbywał przez ich kraj. No ale inaczej byśmy tej misji skutecznie nie zrealizowali. Nasze jakiekolwiek funkcjonowanie musimy sobie zaplanować. Po pierwsze strategia. I to apeluję tu również do Was. Jaki macie cel w życiu? Jaką macie strategię? Gdzie chcecie pójść? Zróbcie sobie mapę drogową. Jak sobie nie zaplanujecie czegoś, nie pomyślicie, to Wam w życiu nigdy nic nie wyjdzie. Jeżeli moim celem strategicznym jest mieć dyplom z uczelni, no to podporządkowuję wszystko temu celowi. Dostać się na przykład do jednostki. No to piszę sobie, maluję tą mapę drogową. Działania bojowe. W Afganistanie, w Iraku, zanim zacząłem się drzeć, potrzebujemy wsparcia z powietrza, to się podrapałem po głowie i mówię, kurczę, czy ja sobie to wcześniej zaplanowałem? Czy ja to przewidziałem? Po to jest nauka, żeby przewidywać pewne rzeczy. Wolność polega na tym, że budujesz sobie wiele wariantów działania. Przed pójściem w pole każdy żołnierz prowadzi proces decyzyjny. Analizę zadania, kalkulację czasu, ocenę sytuacji, wysyła zapotrzebowanie na ewakuację medyczną, zapotrzebowanie do artylerii, gdzie położyć ognie artylerii, jak mi będzie się źle działo, gdzie mają lądować śmigłowce, gdzie są strefy niebezpieczne, podaje koordynaty, jak ma uderzyć lotnictwo skrzydłowe, żeby mnie nie zwalczyć, jakie będzie moje oznakowanie. Jak tego nie zrobicie, to też się jakoś będzie, nie? Bo jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było. I ten żołnierz na pole walki, nawet jak tego nie zaplanuje, to i tak zawsze staramy się mu pomóc. Chociażby w ten sposób. O.